pandemia koronawirusa wywróciła życie nas wszystkich do góry nogami, sportowców w szczególności, ale pani mogła mieć z tym wirusem, pewnie nie miała pani, ale mogła mieć styczność jeszcze wczesną jesienią, bo właśnie w Wuhan, tym słynnym Wuhan, gdzie wybuchła pandemia, brała pani udział w światowych igrzyskach wojskowych, gdzie zdobyła pani 2 srebrne medale. Co sobie pani pomyślała po tym, jak okazało się, że w grudniu tam właśnie oficjalnie poinformowano o wybuchu epidemii? Pani była tam w którym miesiącu? My byliśmy tam w listopadzie i kiedy dowiedzieliśmy się o tym, że wybuchła właśnie w tym miejscu pandemia koronawirusa, to pomyślałam sobie, dobrze, że byliśmy tam tak wcześnie, na dobrą sprawę, bo gdyby to było kilka tygodni później, no to mogłoby być kiepsko. Czy w ogóle byśmy stamtąd wrócili, po pierwsze, bo wszystko było już pozamykane, a o ile udałoby nam się wrócić, czy bylibyśmy zdrowi, no jednak wszyscy nasi bliscy wtedy byliby narażeni, więc cieszę się bardzo, że udało nam się wrócić o czasie. A tak generalnie to Wuhan wspominam bardzo dobrze. Muszę powiedzieć, że jedna z fajniejszych imprez, na których byłam, naprawdę te wojskowe igrzyska mogę porównać do normalnych igrzysk. Super organizacja, Chińczycy bardzo się przyłożyli. W sumie to nawet jeśli byśmy byli narażeni na jakikolwiek spotkanie z chorobą, byłoby się ciężko zarazić, bo wszystko w przeciągu 2 kilometrów było wyludnione, więc my nie mieliśmy styczności z tubylcami gdzieś tam tylko w własnym zakresie, można tak powiedzieć, oczywiście w asyście mogliśmy odwiedzić miasto, ale żeby gdzieś tam się zarazić, czy coś takiego, to nie. Też oczywiście żaden z nas, który wyszedł poza wioskę, nie był na tyle nierozsądny, żeby próbować jakichś dziwnych nowych rzeczy, więc to ryzyko było bardzo minimalne. Tym bardziej, że wtedy jeszcze w ogóle nie mówiło się o jakimkolwiek zagrożeniu, bo to było co najmniej miesiąc przed tym, jak oficjalnie o tym władze chińskie poinformowały, a udało się cokolwiek zobaczyć z tego miasta, bo to jest przecież ogromna metropolia. Tak, muszę przyznać, że byłam w szoku, jak to miasto jest duże. Czytałam trochę o Wuhan, ale nie spodziewałam się, że to miasto jest tak ogromne. Chcąc przemieścić się z wioski do jakiegoś centrum czy na jakieś zakupy, minimum pół godziny taksówką. Także udało nam się zobaczyć taką jakby namiastkę prawdziwych Chińczego, czego nie dało się zatuszować, jakiś targ taki spożywczy, gdzie naprawdę byłyśmy z dziewczynami w szoku, jak tak można funkcjonować. To ten słynny targ, gdzie niektórzy mówią, że tam właśnie koronawirus się wyląkł? Tak mi się wydaje, bo to był z tego, co tam nam powiedziano w wiosce, największy targ w Wuhan i ten chyba słynny nietoperz też tam został zjedzony, więc wychodzi na to, że to samo. No warunki nie były tam sterylne, delikatnie mówiąc, no chyba co mi zapadło w pamięci, to ten zapach, bo był taki słodko, taki nie wiem nawet jak to opisać. Nigdy takiego czegoś nie czułam w Polsce. Tak, to jedzenie wiszące na hakach, to... A jak później pani oglądała Wuhan już takie wyludnione, jak była ta pandemia, to było takie zupełnie zderzenie z tym, co pani zobaczyła wcześniej tam, właśnie w tylu ludzi i tak dalej, to pewnie był ogromny kontrast. Kontrast był, przy czym i tak nie było wiele ludzi, tak jak powiedziałam, Chińczycy dobrze się przygotowali i ten kontakt nasz z mieszkańcami, z tubylcami był zminimalizowany do zera. Więc tych ludzi na tym targu było trochę, naprawdę nie było dużo. Byłam w Chinach wcześniej, byłam w Pekinie 3 razy. I widziałam, ilu Chińczyków potrafi być na 1 metrze kwadratowym, więc Wuhan to była może 1/10, aczkolwiek robiło to wrażenie. Zresztą każde to europejskie miasto, które jest pokazywane w telewizji, gdzie normalnie widzi się tysiące ludzi i jest puste, to jest po prostu przerażające.